Kochamy drewno i wszystko, co można z niego zrobić. Jedną z tych rzeczy są laminaty HPL, czyli laminaty wysokociśnieniowe powstające w zakładach w Arnsberg i Leutkirch w Niemczech. W obu tych miejscach Flyderer wykorzystuje tak zwane prasy półkowe, a w Arnsbergu dodatkowo prasy typu ciągłego, ContiRoll. Prasy typu ciągłego sprawdzają się w produkcji wielkoseryjnej i produkcji standardowych laminatów stosowanych w kuchni i przemyśle budowlanym. Prasy półkowe, zwane również prasami dziennymi, są wykorzystywane przy produkcji małej liczby elementów, produktów specjalnego przeznaczenia oraz HPL Compact. Nasze laminaty HPL spełniają wszystkie obowiązujące normy, niezależnie od sposobu wytwarzania. Aby laminaty były maksymalnie wytrzymałe i spełniały oczekiwania klientów, Flyderer produkuje własne żywice do impregnacji. Żywice melaminowe służą do zabezpieczenia papieru dekoracyjnego, a fenolowe – papieru rdzeniowego. Papiery dekoracyjne i rdzeniowe przechodzą przez specjalne kanały impregnacji i urządzenia pomiarowe kontrolujące ilość nanoszonej żywicy, odpowiedniej do wagi papieru i wymagań produktowych. Zaimpregnowany papier schnie w suszarkach flotacyjnych, aż wilgotność końcowa osiągnie poziom blisko 6%. Grubość laminatu zależy od liczby arkuszy papieru rdzeniowego. Laminat o grubości 0,8 mm składa się z 4 arkuszy papieru rdzeniowego oraz papieru dekoracyjnego. Arkusze prasuje się w temperaturze ponad 120 stopni Celsjusza i pod ciśnieniem ponad 50 barów oraz pozostawia do utwardzenia. Aby nadać powierzchni różne faktury, można zastosować płytki lub taśmy prasujące, czyli specjalnie do tego przygotowane urządzenia ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. Po ostudzeniu krawędzie laminatów HPL przycina się, a tyły szlifuje. Procesem steruje się zdalnie. Na końcu laminaty przycina się na długość. Gotowy produkt trafia na linię produkującą elementy płaskie HPL, czyli HPL połączony obustronnie z nośnikiem lub bezpośrednio do klientów. Oni również kochają drewno i to, co Flyderer z niego wytwarza.